Dzień dobry. Witamy Was serdecznie w naszym nowym materiale. Popatrzcie. Zakupiliśmy sobie szklarnię zrobioną z PCV i właśnie przystępujemy do jej montażu. Tu są poszczególne elementy. Mamy tam dalej jeszcze płyty PCV, poliwęglan. No i zapraszamy Was do krótkiej relacji, bo nie pokażemy tego w całości, jak ta szklarnia wygląda, jak ją składać. Mam nadzieję, że przyda Wam się taki materiał, bo chodzi o to, chcemy sprawdzić, jak ta szklarnia się będzie sprawowała i czy w ogóle warta jest tych pieniędzy. Przypatrzcie się, tu są wszystkie schematy, jak to budować, z czego to się składa, słuchajcie. Tak to w sumie powinno wyglądać. Jak widzicie, wybraliśmy szklarnię 6 metrów długości, 2 metry szerokości. No i przystępujemy, słuchajcie, do składania w oparciu o taką oto dokumentację. I robimy teraz spód szklarni. Są to stalowe profile. Bardzo prosto jest to połączyć. Tutaj do tego będą ścianki. Patrzcie, to się tak robi. Banalnie proste. I jeszcze do dolnej części szklarni montujemy obok stali także plastikowe panele. Też na zasadzie, słuchajcie, wcisku i zatrzasku. Dobra. Dodatkowo w okolicach drzwi plastikowym panelem przechodzimy na ścianę boczną i mamy do tego o taką właśnie złączkę tu i słuchajcie, tu już idziemy budować ścianę boczną. Zwracajcie uwagę na oznaczenia, jakie są na poszczególnych panelach. Większość to są 640, układane są po bokach i początkowo wchodzą także na strefę boczną, ale słuchajcie, tu gdzie mają być drzwi, już musimy wejść na 700. Po 700 znowu, słuchajcie, łącznikami odpowiednimi łączymy się z 640, czyli z tym, co mamy. I popatrzcie, już podstawa szklarenki została złożona 2 metry szerokości na 6 metrów długości. Więc no, jest to jedna z takich większych szklarenek dostępnych na rynku. Miejsca powinno starczyć. A teraz będziemy stawiać ścianki boczne. One będą naprzemiennie ustawiane. Stal dla wzmocnienia całości oraz plastik. Zwróćcie uwagę, że tutaj dajemy już profile 1360 stal i plastik. Zasada jest banalnie prosta, żeby to zamontować. Czyli pierwszy plastik, tak? Pierwszy plastik. Czyli tak, plastik jest. Stal. Gotowe. I teraz montujemy już, można powiedzieć, górną część całej szklarenki. I tutaj mamy takie profile. Jak widzicie, ten jest leciutko wygięty pod skosem, gdyż tutaj będzie szedł profil dachowy. Ten profil osadzamy już w istniejącym słupku, a do tego profila będą montowane profile boczne. Montaż też banalnie prosty, patrzcie. Słuchajcie, stawiamy szklarenkę we dwójkę. Dlatego sobie próbujemy radzić domowymi metodami. Teraz, żeby nam to się po prostu nie poprzewracało, będziemy tworzyć pierwszą konstrukcję, słuchajcie, dachową. Do tego celu wykorzystuje się taki oto krzyżak. Zwracajcie tylko uwagę, że ta część jest prosta, a ta część, popatrzcie, schodzi leciutko w dół, gdyż tutaj będą te profile dachowe montowane. Więc najpierw stwórzmy
te profile dachowe, popatrzcie. I tutaj właśnie, słuchajcie, ważne jest to, że na te profile my dajemy profil 1115. Oczywiście, jeżeli będziecie mieć inny model szklarenki, to będzie to pewno troszeczkę inaczej opisane i pewno inne profile. O, tak to, słuchajcie, wygląda. Dobra, i teraz montujemy. Ola, ty przytrzymaj, o tutaj dajmy, ty przytrzymaj tam. Dobra, ja przytrzymam tu. Okej, okay. Dobra. Już. Prawie. Super. I teraz robimy dach, ale już, słuchajcie, z metalowych, ze stalowych, słuchajcie, profili, które utrzymają całość konstrukcji. I tutaj również odpowiednim łącznikiem, słuchajcie, łączymy poszczególne profile ze sobą i zaraz montujemy. Patrzcie, jakie to jest banalnie proste. Okej. Nie, to ja Beata, to ten, dam radę. Jest. I chyba będzie. Jest. I jest. Dobra, i to wszystko trzyma. Okej, tamte jeszcze pozostałe zrobimy i będziemy to wszystko łączyć. I teraz, słuchajcie, poszczególne, powiedzmy, te półkola łączymy ze sobą, żeby stworzyły jednolitą całość. I też zasada jest banalnie prosta. Jest to niskie, wobec tego drabinki zwykle nie potrzeba. Okej. Okej. Banalne. Dobra. I teraz stawiamy ściankę boczną. Do tego celu wykorzystujemy profile. Tutaj akurat są 980. Zwróćcie uwagę, że one są znacznie krótsze od tych tu profili bocznych. I też jest z każdej strony taki profil ustawiamy i później do nich będziemy montować resztę. A tu będą drzwi. I teraz stawiamy tą ścianę boczną. Pamiętacie, że te profilki łączyliśmy tym łącznikiem, ale tak. A teraz patrzcie, on jest ustawiany tak. Teraz robimy poprzeczkę z 640. Dobra. I teraz się wspinamy do góry profilkiem 350. I już się zaczynamy zrównywać poziomem szklarnią. I teraz, słuchajcie, stawiamy sobie taki oto profilek boczny na ścianę boczną i łączący nas z pozostałą częścią szklarni. Może będziecie słyszeć, co prawda sąsiad sobie spalinówką jedzie i kosi trawę, ale słuchajcie, teraz taki myk jest. Żeby połączyć profil dachowy z poziomym, z pionowym profilem przy drzwiach, stosujemy taką oto złączkę, patrzcie, z takim oto pustym środkiem. I ważne jest to, żeby to nasunąć na profil dachowy i osadzić w słupku pionowym dłuższą końcówką. Patrzcie, jak się to robi. O. Pek. Dobra. I osadzamy. A tutaj pójdą oczywiście drzwi. I z drugiej strony, słuchajcie, robimy to samo. I łączymy wszystko już do słupków. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Jest. I teraz poprzeczka. I poprzeczka już idzie z innego profilu, 700. I takie będą szerokie drzwi tutaj. Okej. Gotowe.